Maksym, jesteś nowym zawodnikiem CKS Uczelać, przedstaw się szerszemu gronu naszych fanów, powiedz coś o sobie, gdzie grałeś, co robiłeś, skąd się u nas wziąłeś? Dzień dobry, jestem Maksym Hladczynko, mam 22 lata, zaczynałem grać w piłkę w Kijowie, w Kijów, przez 10 lat grałem tam w Akademii. Potem trafiłem do Dynamo Kijów i po czym wyjechałem na testy do Zagłębia Sosnowiec. Byłem w Zagłębiu rok i po tym roku e, trafiłem do Wiktorii Wożno, potem Górnik Mystowice, e, po Górniku e, do czwartoligowej Kuźni Ustroń, po Kuźni grałem jeszcze w Grócu, w Ukręgówce, e, po tym Grocu trafiłem do Sparty Kotywice, i teraz jestem tutaj. Okej, okay, co ci, tak, jaki był argument, że postanowiłeś zagrać w Czeladzi? Jak ja się grałem w Grecji, to graliśmy ligowy mecz z wami i bardzo podobał się stadion, kibice, było bardzo dużo kibiców, bardzo dobry zespół wtedy był, przegraliśmy i po tym sparingu właśnie otrzymałem telefon i zaprosili mnie do CKS-u. Okej, okay, czy z perspektywy tamtego meczu, a tej drużyny, w tej chwili mamy lepszą drużynę niż wtedy była? Dla mnie teraz jest lepsza drużyna. Bardzo duży potencjał przeszedłem, widać bardzo dużą pracę trenera, zawodników, duży potencjał i myślę, że wszyscy myślimy i będziemy walczyć o nawet awans. Też tak sądzimy i no to liczymy. To taka ostatnia prośba: skieruj swoje słowa do naszych kibiców, fanów, zaprosić ich na mecze, potwierdzić, że to rzeczywiście jest potencjał w tej drużynie i mają po co przychodzić. Mamy, mamy jeszcze dużo sparingów i gramy dobre sparingi, to będziemy potrzebować Wasze wsparcie na sparingach i na tych ligowych meczach. Będzie was, mam, mam nadzieję, że będzie was dużo i będziemy walczyć o was i będziemy walczyć o was też. Świetnie Maksym, dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w czeladzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.